Dobry wieczór, witam Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie, z tej strony Maturnen, a ja witam Was w kolejnym odcinku Plants vs. Zombies 2 It's About Time. Witam Państwa w tą piękną wtorkową noc, którą rozpoczniemy dosyć nietypowo, ponieważ nie będziemy dzisiaj się bawić żadne piñata party, ani relacje z akurat domu rzeczywistego naszego gracza, tylko od razu przejdziemy do akcji. Nie jestem pewien, co spowodowało tę zmianę akurat w koncepcji odcinka, jednakże podejrzewam, iż po prostu nie byłem w stanie nakręcić samego piñata party, albo było ono na tyle nieciekawe, albo na tyle nieudane, iż postanowiłem odpuścić, albo po prostu wykasować plik z dysku. Niemniej jednak możemy przejść dzięki temu od razu do akcji, mam nadzieję, że wybaczycie mi oczywiście takie odejście od typowej koncepcji, mam nadzieję, że wybaczycie mi tą niekonsystencję w prowadzeniu odcinków, ale oczywiście już było dużo wiele gorszych przewinień, z których powinienem się tłumaczyć, więc akurat taki mały bzdet prawdopodobnie i tak nie będzie akurat żadną przeszkodą w prowadzeniu kolejnych odcinków. Oczywiście jak zwykle próbuję wprowadzić, sforsować tą moją strategię, która zalega przy nas już od dwóch, trzech światów, czyli oczywiście próbujemy na samym początku ustawić na drugiej i trzeciej kolumnie całe kolumny sunflowerów, znaczy, a tak właściwie nawet sunshroomów bym powiedział, po to by później akurat z pomocą nazbieranych, zhordowanych akurat przez nas oszczędności spróbować wyprowadzić najcięższą artylerię, którą jest oczywiście Wintermelon oraz akurat pomocnicze rośliny typu celery stalker, które pomagają na osiągnięciu tego celu, jak i również troszeczkę nowych nabytków, takich jak właśnie Primal Pea Shooter, który tutaj może być bardzo przydatną rośliną, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż daje nam troszeczkę jeszcze nawet więcej czasu na rozprawienie się z przeciwnikami, ale również akurat jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie ten nowy orzeszek, czyli oczywiście pierwotny orzech, będzie tutaj dosyć użyteczny, ponieważ biorąc pod uwagę fakt, iż możemy wysadzić go dużo szybciej od jego jakby bardziej współczesnego kolegi, to jednakże tutaj troszeczkę występuje ten problem w postaci zwiększonego kosztu, gdyż cóż, dwa duże orzechy tutaj akurat, znaczy dwa orzechy pierwotne, które możemy posadzić szybciej, rewanżują akurat koszt trzech zwykłych orzechów, czyli może to nas potem akurat skazać na braki w banku, braki w portfelu, ale biorąc pod uwagę fakt, iż moja strategia zazwyczaj opiera się już potem na tych około 2000 słońc, które zawsze tam zostają gdzieś w backpacku, zostają gdzieś tam w portmonetce, to podejrzewam, iż akurat to 75 czy tam 25 słoneczek straconych przy akurat każdym posadzeniu jednego ziemniaka nie będzie prawdopodobnie zbyt problematyczne. Najważniejsze oczywiście jest cel całego poziomu, najważniejsze oczywiście jest przetrwanie jednej, dwóch czy trzech fal, jednakże oczywiście na samym początku mamy tutaj jedynie dwie fale, gdyż cóż, zazwyczaj... Nie będę akurat próbował robić jakichś ciekawych porównań, bo okaże się jeszcze potem, że palnę jakąś głupotę i będę się musiał oczywiście znowu za nią wstydzić, albo znowu będę musiał się z niej tłumaczyć, więc wolałbym oczywiście raczej najpierw przemyśleć to, co by się chciało powiedzieć, i to chyba by była lepsza nawet koncepcja, niż tak po prostu memlić jęzorem do akurat mikrofonu, który stoi 5, 10, 15 cm od mojej twarzy. W sumie powinienem go ustawić trochę dalej, ale niestety... po prostu nie mam za bardzo jak, gdyż potem jak za daleko znowu ustawię ten mój mikrofon, to okazuje się, że znowu mnie nie słychać, jest tak cicho, są jakieś tam szepty, nie szepty, są jakieś zakłócenia, a jak z kolei ustawię go za głośno, to wtedy są problemy z wyłapywaniem dźwięku i prawdopodobnie was w tym momencie uszy bolą, za co oczywiście bardzo, przepraszam, ale trzeba pamiętać w 2015 roku, czyli tak naprawdę w 10. rocznicy YouTube'a, że niestety, ale YouTube nie zawsze był idealny i tak samo większość akurat filmów, które pojawiają się na serwisie, nigdy nie będą idealne, bo nie, nawet moje filmy są akurat, niektórzy by powiedzieli, że beznadziejne, bo mają słabą jakość dźwięku. Najważniejsze jednakże jest fakt, iż kolejny dzień zostaje skończony jak zwykle i możemy spokojnie przejść do odkrywania kolejnej fabuły. Oczywiście travelog jak zwykle raczy nas spoilerem, ale o tym później. Czuję, jak drży pod nami ziemia, Penny. Więcej dinusiów? Owszem, użytkowniku Dave, nadciąga tabun stegozaurów. Moje sensory wykazują, że są one w stanie unieruchomić kilku zombie, by potem wyrzucić ich w powietrze. Też bym tak chciał.
No dobra, po jakichś malutkich wersjach velociraptorów czy jakichś innych tyranozaurusów, rexów mamy okazję spotkać nowy rodzaj przeciwnika, którym jest, może nie przeciwnika, ale nowy rodzaj neutralnej postaci. Może nawet nie neutralnej, po prostu nowy rodzaj dinozaura, czyli w tym momencie jest to stegozaur, które oczywiście stegozaury były, jeśli dobrze pamiętam, to one były roślinożernymi, ale również miały takie potężne te właśnie ogony, które posłużyły jako inspirację dla twórców, dzięki czemu nasze właśnie stegozaury będą w stanie tutaj troszeczkę namieszać w naszych szeregach. Czy ja wspominałem w trakcie dialogu o ogonach, czy nie? Bo jeżeli nie wspominałem o ogonach w trakcie dialogu, to tutaj oczywiście już był zaraz szybki spoiler. Czym będą się posługiwać oczywiście same stegozaury w denerwowaniu nas, ale podejrzewam, że i tak to nie ma za bardzo znaczenia, gdyż będziemy mogli już za chwilę zobaczyć to wszystko w akcji. Mianowicie pojawia się główka stegozaura, jednakże zaraz potem wydaje się być troszeczkę zniesmaczony, albo po prostu mu się nie podoba akurat towarzystwo, czy po prostu jakiś tam może niesmak wyrzucił, ale no nas oczywiście dzięki temu, iż przeciwnicy zostali unieruchomieni, zaraz potem zostają wyrzucani w powietrze i to jeszcze nie tylko do przodu zostają wyrzucani, tylko gdzieś tam w głąb, w lewo, w prawo, w dół, w górę, w losowe miejsce za naszymi obronami. To nie jest oczywiście zbyt miłe, ponieważ wymusza na nas wykorzystywanie kolejnych instantów do obrony przed takimi właśnie niesfornymi wycieczkami zombie na nasze akurat pole bitwy. Jednakże musimy szczerze sobie przyznać, że będzie to po prostu kolejny dosyć interesujący akurat fragment, z którym trzeba się będzie no niestety liczyć, no i prawdopodobnie będziemy troszeczkę też na to przeklinać, bo akurat ten element losowości jest naprawdę bardzo denerwującą sprawą w grach, bo jeżeli gra opiera się na jakiejś jednej strategii, która ma nam pomóc akurat w jakby wygrać 90% poziomów, czyli po prostu jeżeli mamy mieć strategię, która ma zazwyczaj działać na poziomie, to jeżeli niestety element losowy wejdzie zbyt dużo razy przeciwko nam, no to może się niestety okazać, że element losowy będzie naszym gwoździem do trumny, bo niestety, ale jak to mówi oczywiście prawo Murphy'ego, jeżeli coś może pójść źle, to oczywiście na pewno pójdzie źle. Jak zabierzesz tylko jeden długopis na egzamin czy maturę, no to ci się oczywiście w połowie wypisze. Jeżeli sobie usiądziesz wygodnie w fotelu, no to oczywiście nie będziesz mógł znaleźć pilota i tak dalej, nie? To oczywiście prawa Murphy'ego jest bardzo dużo i zazwyczaj po prostu polegają na tym, że no bardzo ciężko je będzie ci w życiu, bo zawsze coś będzie musiało się spieprzyć. No ale no cóż, no, trzeba będzie z tym jakoś żyć. Najważniejszy jest fakt, żeby podejść do tego albo z oczywiście głową podniesioną, albo po prostu się tym nie przejmować i szybko poprawić się, czy być przygotowany na każdą ewentualność. To się nawet przydaje praktycznie, bo z tego co słyszałem, to właśnie programiści bardzo często no, wspominają o prawach Murphy'ego i że nawet są symulatory, że jeżeli użytkownik może zrobić coś głupiego w trakcie używania programu, to prawdopodobnie jakiś użytkownik kiedyś coś głupiego właśnie popełni, przez co no, cały program no, może przestać działać albo po prostu spowodować nawet dotkliwe szkody, bo przykładowo jakiś błąd w obliczeniach, który nie został zauważony przez twórcę procesora, może potem spowodować wielomilionowe straty, jeżeli ktoś ten błąd odkryje, no i zacznie go wykorzystywać na swoją korzyść, na przykład kiedy bank będzie wyliczał, ile mu się powinno akurat wypłacić i tak dalej, no zawsze akurat słyszy się o ludziach, którzy na przykład poszli do bankomatu wypłacić, no powiedzmy na to przykładowo 5 dych, a nagle bankomat znikąd wypłacił im stówkę i z konta było im tylko 5 dych. No i jakoś tak się zawsze w takich sprawach zdarza, że akurat w ten dzień ta osoba potrzebowała wypłacić ten 1000 czy 2000 ze swojego konta, aby zaraz potem zwrócić je na konto albo po prostu pójść je gdzieś wydać. No ale dobra, no to już jest i tak mało ważny aspekt, jeżeli ktoś będzie próbował robić takie sztuczki, to prawdopodobnie każdy się dowie, ale jednakże śmieszą mnie również takie wpadki, jak na przykład pomyli się pracownik banku i na przykład na koncie zwykłego Kowalskiego nagle znajdzie się przelew o wartości 120 milionów, oczywiście większość osób w tej sytuacji zazwyczaj próbuje kontaktować się z bankiem i wyjaśnić samą sprawę, no bo no cóż, potem może się okazać, że takie są i dziwne pieniądze, które trafiły do nich niepoważanie, ale niektórzy też próbują od razu pójść do bankomatu, trochę wypłacić, tak jak to było, jeśli dobrze pamiętam, w świecie według Bandich była taka afera, że nagle państwo Bandich znaleźli na swoim koncie 25 tysięcy, wszystko wypłacili, ojejku, bank się pomylił na twoją korzyść, wypłać 500 i przejść na start, a potem się okazało, że to był przelew ich syna i że wydali ich swojego syna pieniądze na studia, czy coś takiego. No ale dobra, ważny jest fakt, że dzień 6 akurat się dzisiaj skończył, akurat Al Bundy już prawdopodobnie nie będzie robił kariery w telewizji, więc raczej też się przejmować nim nie trzeba.
Chociaż muszę wam przyznać, że byłem bardzo mile zaskoczony, kiedy okazało się, że Katie Sagal, która grała właśnie Peggy Bundy, żona Bundy'ego w świecie według Bundy'ch, podkłada głos pod Turangę Lilę z Futurami. Byłem bardzo właśnie mile zaskoczony, kiedy oglądałem wszystkie 110, 112 odcinków Futuramy i potem odpaliłem świat według Bundy'ch i what, praktycznie dokładnie ten sam głos wpija się w uszy. Ale też faktem jest też, że był też odcinek jeden Futuramy, w którym właśnie było parodiowane akurat trochę świat według Bundy, były liczne nawiązania. Najważniejsze jest oczywiście fakt, że mamy w tym momencie dzień siódmy i niestety, ale dzień siódmy może się okazać bardzo trudnym do skończenia, ponieważ jest to poziom taśmowy, więc nie bardzo mamy wpływ na swoją akurat taktykę i również musimy uważać, ponieważ takie właśnie odepchnięcie przeciwników w kierunku na przykładu z tego Zaura może spowodować, iż przeciwnik, który już przeszedł poza zasięg z tego Zaura, nagle się po raz kolejny znajduje właśnie w zasięgu tego nowego dinozaura, przez co po raz kolejny zostaje przeciwnik wyrzucony do przodu i przeskakuje przez nasze obrony, pełzając, czyli po prostu lecąc w kierunku naszych mózgów. Czy musimy również uważać na to, jakie mamy wymagania tego poziomu, mianowicie musimy oczywiście nie dopuścić do podeptania przez zombich kwiatków szalonego Dave'a i możemy to zrobić poprzez postawienie po prostu na kwiatkach samego orzecha. Nie wiem, czy Dave będzie zadowolony z tego, że stawiamy mu na kwiatkach tego wielkiego Primal Walnuta, który notabene prawdopodobnie swoje waży, no bo patrzcie, jakie to jest po prostu kielsko. On musi mieć trochę tej masy, żeby dobrze nas bronić przed kolejnymi przeciwnikami. Jednakże z tego co widzimy, jeżeli przeciwny dinozaur, czyli ten Velociraptor, czy tam, nie jestem pewien, to jest Velociraptor czy Tyrannosaurus Rex, ale jeżeli dinozaur chodzi po właśnie tych samych kwiatkach, no to jest spoko. Ale jeżeli już przyjdzie po nich chociaż nadepnie na nie zombie, to już od razu jest poziom przegrany. Nie mam żadnego pojęcia, w jaki sposób to działa, jednakże najważniejszy jest fakt, że jeżeli możemy dopuścić, jeżeli przeciwnik może sobie spokojnie chodzić po kwiatkach, to jest spoko. Jeżeli nasze rośliny mogą stać na kwiatkach, to jest spoko. Najważniejsze jest tylko to, żeby te kwiatki przeżyły. No dobra, nawet nieważne oczywiście w jakich skutkach, bo jak dobrze wiadomo, nieważny jest zazwyczaj nieważna jest zazwyczaj droga do osiągnięcia celu, ważny jest efekt, ważne jest to, w jaki sposób zostaje ten cel osiągnięty i przy okazji również mamy do wykorzystania na poziomie samego Magnet Shrooma, dzięki czemu bardzo łatwo możemy usuwać przeszkody z główniczego nieczyhających zombie wiaderkogłowych, chociaż zastanawiam się, w jaki sposób tutaj twórcy chcieliby wytłumaczyć na przykład w Almanaku, dlaczego samym właśnie wiaderkogłowi przeciwnicy są wrażliwi na Magnet Shrooma. No przecież wątpię, żeby te prehistoryczne zombie były w stanie stworzyć sobie metalowe wiaderko i że to nie jest wiaderko, które wygląda na kamienne, że po prostu, że to nie jest kamienne wiaderko. Może nie znaleźć jakąś grudę żelaza, ale wątpię, żeby akurat znaleźli grudę żelaza, którą byliby w stanie albo może nawet nie przekuć, albo grudę, no dobra, nieważne, wiecie chyba o co mi chodzi, nie? Przecież to jest niby epoka kamienia łupanego, nawet jeszcze nie, a tu mamy kurde coś, co jest przyciągane przez magnes. No ale dobra, my tutaj chyba nie będziemy jednakże akurat tacy dociekliwi, bo też ej, w sumie jak to... Dobra, teraz dopiero zauważyłem, jaki jest plantwód dla samego Primal tego Walnuta, bo kiedy Primal Walnut dostaje plantwooda na swoją twarz, to wtedy dostaje kamienną skorupę, w której jest wyryta jakby sama podobizna naszego współczesnego akurat Pichutera, tylko Walnuta. Bardzo ciekawie to wygląda, w sumie muszę wam powiedzieć, w sumie bardzo sympatycznie, bo co by to mogło oznaczać, że później akurat ktoś odkryje takie rysunki i się okaże, że Primal Walnuty rysowały po ścianach normalne Walnuty? No nie wiem, najważniejszy jest fakt oczywiście, że Jurassic Marsh dzień 7 nie był taki trudny i w sumie w tym momencie jeszcze nie widać tej trudności, która byłaby sugerowana przez cztery papryczki jalapeno, oczywiście przed wejściem do świata, bo zacząłem się właśnie dziwić, czy akurat cztery papryczki jalapeno nie wywołają u mnie oczywiście spazmów poprzez jakby bardzo trudne kolejne poziomy, jednakże na razie wygląda to dosyć nieźle, oczywiście mówię tylko na razie, ponieważ dostałem w tym momencie beznadziejnego Mystery Boxa, podejrzewam, że mógłbym dostać jeszcze jakiś kostium, ale nie, oczywiście musiałem dostać zwykłego Power Tossa i przejdźmy dalej do dialogów. Udało mi się przeanalizować nową roślinę użytkowniku Dave. Perfium Shroom oczarowuje kolejne dinozaury i zwraca je przeciwko zombie. Potęga dinozaurów? Po naszej stronie? Toż to nieprawdopodobne wieści!
Nie, za bardzo się wczułem w Device, a ja opluję monitor. Najważniejsze jest jednakże fakt, iż przechodzimy do kolejnego poziomu i dostajemy nową roślinę do zabawy, mianowicie jest to oczywiście Perfume Shroom. Jak dowiedzieliśmy się z szybkiej analizy, wygląda na to, iż Perfume Shroom będzie w stanie obrócić dinozaury przeciwko zombie, dzięki czemu będziemy w stanie wykorzystać ich umiejętności przeciwko tej głupiej rasie, która wstaje jak głupie grubasy wstają z grobów i szarżują w kierunku naszych mózgów, jakby nie mogły znaleźć sobie kogoś innego. No bo w sumie po jakimś czasie to zaczyna być takie trochę monotonne, że akurat zombie muszą oczywiście jak zwykle przychodzić tylko do nas i jakby nie było w ogóle innych ludzi. Poza tym tych akurat zombie idą całe tabuny. No ale dobra, zobaczmy. No i proszę bardzo, jak pięknie. Velociraptor odwraca się i pięknym strzałem z partyzanta wykopuje przeciwnika poza akurat teren całego stadionu, dzięki czemu możemy usłyszeć potem jakby solidne łupnięcie, znaczy nie możemy oczywiście usłyszeć solidnego łupnięcia, ale wyobrażam sobie tą siłę, z jaką przeciwnik wpada na przykład w ziemię, albo chodzi mi o sam ten dźwięk, który się rozlega, kiedy akurat sam Velociraptor podnosi to swoje solidne kopyto, czy tam nie wiem, po prostu nogę i uderza nią w przeciwnika. No to wygląda tak pociesznie, ponieważ mamy dzięki temu oczywiście więcej możliwości, możemy dzięki temu wykorzystać jakby siły natury przeciwko zombim. Jak dobrze pamiętacie, było też coś takiego w akurat świecie Lost City, że mogliśmy aktywować kolejne pułapki, które to potem pomagały albo nam, albo pomagały nam i przeszkadzały zombim, albo powodowały, że nasze rośliny były niestety dziesiątkowane przez kolejną akurat, nie wiem, czy jakby do linię ognia, albo ewentualnie wielki głaz toczący się z góry. Chociaż w sumie powiem wam, że taka ta mechanika tych pułapek była troszeczkę zrobiona na wyrost, bo nie on te pułapki pojawiły się na może 3, 4 czy 5 poziomach i tak naprawdę zbyt dużo nie robiła. Poza tym był to oczywiście rip-off z samego Indiana Jonesa, nie? Jakby nie mogli wymyślić swoich pułapek. No dobra, nie będziemy oczywiście tutaj oskarżać jakoś o, nie wiem, nieoryginalność, no bo co jest oryginalnego w filmach Let's Play na YouTube? Najważniejsze jest oczywiście fakt, iż możemy spokojnie przejść sobie do już drugiej praktycznie fali, znaczy oczywiście jesteśmy po pierwszej fali w Jurassic Mars Day 8 i możemy spokojnie przejść do atakowania kolejnych zombie. W sumie taki dosyć powolny poziom i obawiam się, że niestety nie będziemy w stanie użyć tych wszystkich Wintermelonów i przychodzi mi do głowy w tym momencie taka kwestia, którą chciałem się z wami rozmówić, ponieważ niestety mówiłem już w tym odcinku, że na razie nie wygląda ten świat na taki, na dosyć trudny, ale świat ten jest niestety okazuje się być naprawdę niezbyt łatwy, a sam również tak zauważyłem, próbując kręcić te kolejne odcinki, że niestety, ale moje taktyki, które próbuję wprowadzać, które próbuję forsować, czyli po prostu ta jedna taktyka, którą non stop próbuję jakby wprowadzać do samego Plants vs. Zombies 2, może nie wystarczyć na niektóre poziomy i akurat porady, które mogę mówić ewentualnie w trakcie materiału, mogą być albo nieaktualne, albo po prostu być błędne, po prostu być złe. Więc podejrzewam, że prawdopodobnie od następnych odcinków będę wprowadzał coś takiego, co bym nazywał, nie wiem, może nie kącikiem stratega, ale po prostu jak mogę ewentualnie inspirować się strategiami znalezionymi w internecie, ponieważ wolałbym jednakże, żeby prowadzić tą serię w taki sposób, by zarówno mi, jak i wam po obejrzeniu danego materiału, żeby wam bardzo łatwo było na przykład skończyć dany poziom, widząc to, co akurat, znaczy powtarzając to, co zobaczyło się na ekranie na YouTubie, tak? Nie chciałbym, żeby ktoś się męczył, widząc jak ja się oczywiście męczę przez 20-30 minut. Potem ludzie mówią, że poziomy w Big Wave Beach są bardzo trudne, bo się ich nie da przejść bez 20 czy 30 upgrade'ów, a okazuje się, że te poziomy nie są aż takie złe i da się je przejść tak naprawdę bez tych wszystkich ulepszeń, nawet niektórzy potrafią nawet przejść większość poziomów Plants vs. Zombies 2 bez używania kosiarek, plant foodów, ani nawet roślin, nie tyle premium, co po prostu roślin mocnych. Nawet tak pamiętam, że kiedyś widziałem posta na Reddicie człowieka, który przeszedł praktycznie każdy poziom w Plants vs. Zombies 2 bez używania na przykład bardzo mocnych roślin, takich jak Snapdragon. Oczywiście ja sobie nie wyobrażam dla przykładu mieć strategii bez Snapdragonów albo Wintermelonów, ale ktoś był w stanie na przykład zrobić taką może nie playlistę, ale spis poziomów, które udało mu się przejść bez używania w ogóle żadnych pomocy z jakimiś słabymi roślinami i udało mu się przejść praktycznie wszystkie poziomy, oprócz tam dwóch czy trzech poziomów w Big Wave Beach, jeżeli dobrze pamiętam, ale był wielokrotnie bardzo blisko. Oczywiście nie będę się na tym dalej rozwodził, będę nad tym myślał w kolejnych odcinkach, gdyż dostaliśmy nową roślinę i oczywiście możemy przejść sobie spokojnie do encyklopedii Almanac, w której to dzisiaj będzie pierwotny orzech.
Pierwotny orzech ma wysoką wytrzymałość i szybki czas regeneracji. No i to właśnie różni go od zwykłych orzechów, które są troszeczkę droższe, znaczy pierwotny orzech jest troszeczkę droższy, ale może być sadzony dużo częściej, co akurat rekompensuje, balansuje jakby samą grę. Ro, 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 wyjaśnił pierwotny orzech. Ro, 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 ro. Kontynuuje. Ro, 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 ro. Skończył myśl tymi słowami. Pierwotny orzech zawsze twardo bronił swoich poglądów. Oczywiście była to ta wypowiedź inspirowana jedną postacią z kreskówki, chyba wiadomo oczywiście jaką, ale muszę wam powiedzieć, że ostatnio też zacząłem oglądać dużą ilość kreskówek i w sumie, a nawet do Chowdera takiego wróciłem, bo to było dosyć pocieszna akurat, dosyć podcieszna forma animacji. No dobra, przejdźmy jednak, może kiedyś wam opowiem o kreskówkach więcej, przejdźmy oczywiście do przeciwników. Mamy tutaj zombie z ważką, który jest dosyć solidny, bardzo szybki i dowiadujemy się, że ważki przenoszą zombie nad twoją linią obrony i wzlatują w powietrze po napotkaniu przeszkody. Zombie z ważką i ważka tworzą świetne połączenie. Częściowo przez ważkę, która zapewnia zombiemu z ważką wyjątkową mobilność, a częściowo przez fakt, że oboje przejawiają pewną niechęć w stosunku do koni. Koni? No dobra. Przejdźmy oczywiście do największego przeciwnika z The City, który sugeruje nam, że zaraz będziemy już mogli pożegnać się z tym światem w Almanaku, czyli do tragarza Gargantuara. Diabelnie silny, szybki. Przerażający behemot wypełniony poszukiwawczą furią. Specjalną umiejętność rzuca impet z The City, kiedy oberwie wystarczająco mocno. Gargantuar Portier marzy o odkryciu, które uczyni go potężnym i wpływowym. Może wtedy to impy będą jego nosić na ramionach. No, zawsze warto mieć jakieś marzenia. I to jest chyba najlepszy motyw, najlepsze podsumowanie, że zawsze warto mieć jakieś marzenia. Cóż, ja miałem chyba na tym w czasie tego odcinka takie marzenie, że mam nadzieję, iż wam się podobało, że spędziliście miło kolejny seans, kolejne 20 minut z serią Plants vs. Zombies 2 i Cabot Time. Jeżeli się podobało, to wyraźcie swoje zdanie w komentarzach i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję za usłyszenie, dziękuję za seans, dziękuję za wysłuchanie, co miałem do odpowiedzenia. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach Plants vs. Zombies i Plants vs. Zombies 2 It's About Time. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.